Cześć, siemano, witajcie z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku z gry w Pure Farming 2018. Mówicie, Zetorek Majorek sobie stoi tutaj jak najbardziej brudny, bo już tutaj zaraz wam pokażę na moim polu. Zasiałem sobie zboże, bardzo mi się spodobało to, że po agregacie tak jakby widać, no po każdym przejeździe, jak jeżdżę siewnikiem czy agregatem, to zupełnie inna jest tak jakby tekstura, więc i w ogóle inaczej ta ziemia w ogóle wygląda po agregacie, a na przykład po siewniku, a po orce i tak dalej, nie tak jak było w innych grach rolniczych, ale tu jest jak najbardziej na plus. Zakupiłem sobie tą przyczepę, sprzedałem przyczepę, która była na początek, taka malutka, zakupiłem sobie wielta na 10 ton, sprzedałem też taki malutki ogrodniczy traktorek, bo mi jest, uznałem, że niepotrzebny na razie. I dzisiaj na odcinek jest plan taki, czekajcie, włączymy sobie radio. Plan jest taki, żeby kupić rozsiewacz do nawozów, to jest mój pierwszy cel na w ogóle na rozwój tego gospodarstwa, bo trzeba czymś posiać nawozy na zboże. I czekajcie, mamy od tego sklep z pojazdami i tutaj gdzieś powinno być paszowóz nam niepotrzebny, to nie, tu mamy zielonkarskie, to niepotrzebne jest, czekajcie, tu mamy przyczepy, ta była przyczepka na początek, ją sprzedałem za ileś tam tysięcy, nie pamiętam już ile tam kosztowało to, tutaj też nie mamy, tutaj pewnie będzie gdzieś może. I teraz pytanie, mamy tu za 5000 rozmiar 610 antek czy 1000 kilo, może nawet tego antka byśmy kupili, antka kupimy, bo no bo na początek nam wystarczy. Cena zakupów przez tablet są wyższe o 20% od oferowanych bezpośrednio w sklepie. Ale mi się nie chce biec do sklepu teraz, żeby to kupić, to sobie kupię tak. Aha, dobra, nie, to idziemy jednak do sklepu. Bo mi się to pojawia, ja chcę po to jechać. I opryskiwacz kosztuje 19. Kupimy opryskiwacz i rozsiewacz. Mamy 50 tysięcy, więc jest z czego szaleć, tak powiem. Odepnę ten obciążnik na razie, bo jest mi niepotrzebny, a ciężko mam zatem z nim jechać. To też jest na plus, bo naprawdę jak się w przodu podepnie, to zobaczy 14 na godzinę jechał, teraz jedzie 20, bo miał przód obciążony, tył nie ciągnął. Mam jeszcze jedno pole oczywiście, bo dopatrzyłem się dopiero po ostatnim odcinku, że jednak nie mam jednego pola, tylko dwa. Dwa pola są w grze na start, więc jedno zasiałem już, zaorałem, zaagregatowałem i zasiałem. Drugie jest na razie nieruszone, zaraz to będę robił, tylko chciałem zobaczyć w ogóle, czy jak to się, wiecie, te nawozy i tak dalej sprawują. Ta seria będzie też taką, niby będzie kariera i tak dalej, rozwijanie się i tak dalej, ale będzie też taką no, testową serią tej gry, no bo pierwszy raz w tą grę gram, więc nie wiem czego się po tym wszystkim spodziewać. Jeszcze troszkę są lagi, troszkę przestawiałem ustawienia według swojego komputera, ale jeszcze troszeczkę co jakiś czas mi ścina, o na przykład teraz, nie wiem dlaczego, albo mam jakieś wirusy na kompie, albo już mam za dużo miejsca na dysku zajęte, albo coś, bo momentami w każdej grze praktycznie mam taki lag, nie wiem czemu, wysiądźmy, zatrzymajmy się, wysiądźmy, podbiegnijmy sobie do pana, dzień dobry. Na B. Kup maszynę. Prawa pól. Chcemy kupić rozsiewacz. O, wiecie, już tu 5400 i chcemy kupić. Co to jest? Siewnik. Tu jest siewnik. Tylko są dwa siewniki z tego co widzę. I chcemy kupić opryskiwacz. Dobra, co tu jeszcze mamy w ogóle? Kombajny to nas nie interesują zbytnio na razie. Prasy pod... O, ciekawe ile to kosztuje do tego ciągnika. 3-4 tysiące. Tur będzie kosztował, widły jakieś. I chwytak, no to dobra. A jeszcze zobaczymy ile kosztuje prasa. Jest tu w ogóle jakaś prasa? Jest, SIP ma. 12,5 tysiąca, dobra, na razie nie będę tego kupował. Zobaczymy jak tam pożniwek będziemy stać z pieniędzmi, jak sprzedamy. Czekajcie. Odpalamy. Zobaczymy jak będziemy stać z pieniędzmi po żniwach, ale duży na wszystkiego jest, lol. Fajny. Poderwałaś mi ten, przód.
Naprawdę, aż przód poderwało, nie? Ta próchnina będzie do niego trochę przymała pewnie, ale no... Nie ma chyba nic mniejszego z tego... Czekajcie, jeszcze aż sprawdzę sobie raz. Maszyny... Nie ma mniejszego opryskiwacza, więc jest tylko jeden z tego, co widzę. Opryskiwacz tu jest sadowniczy tylko niestety, dobra. Także mamy tylko na razie taki do wyboru opryskiwacz, co widzę, więc... No trudno się mówi, że tak powiem. Na razie będziemy takim się obsługiwać. Potem może... Najpierw chcę w ogóle... Czekajcie, tu było... Ojej, jaki lag. Nie wiem, czemu procek mi cały czas ten... Załączył się tak strasznie głośno, jakby coś renderował. Może wy wiecie, jakbyście wiedzieli, to pomóżcie. Dlaczego mi procek tak wyje co jakiś czas, jakby coś się renderował dosłownie. I wybiłem się znowu z rytmu. Co ja miałem wam powiedzieć? Ładnie to wygląda w ogóle, nie? Bardzo mi się podoba ten zestaw. Aha, chciałem na początku iść w hodowlę, nie? Od razu chciałem iść w hodowlę albo świń, albo krów, bo wiem, że idzie tu hodować dużo zwierząt, więc... I trzeba kupić obory. Obora kosztuje zaraz, nie wiem, około 50 tysięcy chyba na początek. Potem można je rozbudowywać. Chciałem iść w krowy właśnie, ale nie wiem, jak mi to tam wyjdzie, więc... No, zobaczymy. Najpierw chcę przerobić pierwsze żniwa, zobaczyć, jak to tam wyjdzie z kosztami i z... ogólnie pieniężnie, jak to tam wyjdzie, więc... Czekajcie. Cofnijmy sobie tam. Hops. Ła! Prawie przyczepę. Miotam no jak szatan. O! Idealnie, zobaczcie, idealne parkowanie. Dobra. Jedziemy jeszcze po rozsiewacz. Światełka już się ciemno robi, więc światełka można sobie zapalić, ale niekoniecznie. Można o tak. Bez sensu w ogóle. Jeszcze muszę to popatrzeć, coś z tym, co z tym komputerem jest nie tak. No ale muszę coś tam ponagrywać, bo obiecałem, że będzie już aktywność teraz przez zimę całą, więc będzie. No i co? O. No że zgaszę, bo jeszcze jest. Słoneczko jeszcze świeci, świeci jeszcze wysoko, więc. Kupimy, przywieziemy sobie tego antka i zaraz byśmy mogli kupić sobie... Ło, panie. Czemu tak mi laguje coś? Nie rozumiem tego. I... Od razu byśmy go napełnili, nie wiem czy to... Czy to tutaj można zrobić? W sensie w tym sklepie, czy nie? Ale zaraz to sprawdzimy. Czekajcie. Siewnik napełniałem, pamiętam, że przez jakieś menu i od razu mi to jakby wsypało. Te. Dobra. Co to? Jakie dźwięki dziwne. Dobra, a czekajcie, teraz kupmy sobie sklep z pojazdami, funkcjonalności sklep, może sklep. Zakup materiałów rolnych. Nawóz. Kup do Akpila Chwasta. Ile cena za tonę? 480. Ile chcemy kupić? Dobra, kupimy sobie te 600. O, tyle. Dobra, zapłaciliśmy. I w tej siewce coś jest? A ja nie chciałem w chwasta. Czyli ja nagrałem... Znaczy wrzuciłem to do opryskiwacza, a nie do... A chciałem do antka, czekajcie, jeszcze raz. Sklep. Zakup materiałów. Nawóz, skup. A nie chcę w akpil chwast. Czemu w akpil chwast? Czemu wakpil chwast? Czekajcie. Surowców rolnych. Tego też nie chcemy.
No dobra, czekajcie. Zaraz to ogarniamy, podejrzewam. Tylko dojedziemy na gospodarstwo. Kurczę, no jedne lagi. Dojedziemy na gospodarstwo. I będzie tam próba pierwsza. Nie rozumiem, czemu tak laguje. Ten procesor wyje jak głupi. Nie wiem, o co chodzi, ale... A, bo ta gra jest tak wymagająca, że mi komputer aż głupieje, ale wątpię, żeby była tak aż bardzo wymagająca. Teraz jak zatankować tą SIP-mę? Antka, najpierw musimy przyspieszyć czas, żeby nam było widno. Dobra, zatrzymaj się. Tu mój dron stoi, czekajcie, przyspieszmy czas. O, na przykład, nie wiem, 10 godzin. O, jest rano, koguty pieją, więc jest rano. V. Sklep, jeszcze raz chcę sklep. Nie, sklep. Zakup, nawóz. Czemu wybierz źródło i jest tylko możliwość kupienia do... Czekajcie, jeszcze... O, pole, zobaczcie, na polu urosło coś. Teraz trzeba nawozić. Nawożenie, no ale... Nawozić nie mogę, bo... Czekajcie, tam jakieś worki stoją, może tam można coś na... Wygaśmy te światła. Może tutaj można w sumie zatankować. O, widzicie? Ale bez sensu, co? Do ziarna i tak dalej, tam można, a tutaj można... No i widzicie, no nowa gra... Nie ma się czego... No nie ma się co dziwić, no bo pierwsze raz to gram, praktycznie pierwsze raz to robię, więc... Ten, dobra, ciekawe jak to teraz będzie lecieć. F, pracuj. O kurde. Czekajcie, muszę sobie teraz grę troszkę przyciszyć, bo naprawdę jest głośność ogólna, głośność pojazdów. Zatwierdź, okej. Okay. Nie wiem co jest ten, ale... I w ogóle co, jaka szerokość tu bierze, widzicie tu gdzieś? Tu chyba było siano. Ty, no śmiesznie tak, tylko że strasznie głośno, nie wiem tego przyciszyć w ogóle. Jeszcze dalej się otrzymałem. Chyba tak, ale fajnie to. Podoba mi się, ja to mi to idę w ogóle. W ogóle ładnie, ładna jest tekstura zboża na tym. Coś, które zbierze na... Nie ma... Pierwszej fazie wreszcie tak jakby, nie? Nie wiem, czy się tam dobrze czy źle, ale... Chyba źle.
Tu jeszcze nie przejechane jest oczywiście. Słabo to troszkę widać, gdzie się rozkrywają te ogniwa, ale to zagadnienie się za to. To jest troszkę widać, troszkę jaśniej się widzicie. A to tak z góry jest, żeby... Dlatego tak z góry jeżdżę, no bo słabo to widać. Czekajcie, cofniemy. Fajna taka ta akcja, nie za dużo, ale nie za mało. Ale strasznie go się męczyło, że się należy męczyło. Tutaj się odkręci, to się odkręci. Fajnie, fajnie, podoba mi się, bardzo mi się... Bardzo mi się podoba rozstrzymanie nawozów, to nie ma... Czekajcie, tu chyba będę mógł nawet sobie... Mam nałożenia, jeszcze poprzeczniak pewnie, tylko jeszcze tutaj muszę. Dobra, poprzeczniak. Przejedziemy poprzeczniak. Tutaj... włączył w ogóle niż inny zupełnie niż farmingu. Ile to jest? 96%. Tam przejdziemy jeszcze na tamte, na tamtą stronę, bo tam pewnie ominąłem i troszkę na środku na tym jednym przejeździe i będzie gitara. Jeszcze to był gdzieś przejazd taki ominięty delikatnie, chyba tutaj nawet. O. No dobra, to 2% to już olać podejrzewam, bo to i tak tylko na troszeczkę na ten wpłynie. Na plon. To co, ja wam dziękuję za oglądanko. Nowe nabytki, rozsiewanie nawozów. Pierwszy raz muszę ogarnąć tę głośność tego rozsiewacza. No i co, i do następnego. Cześć.